Jestem Citroen Traxion Avanti Week 8, a także Berliet 944. Drodzy Państwo, Berlietów 944, czyli tych granatowych samochodów, które przed Państwem wyprodukowano zaledwie 300 sztuk w wariancie półciężarowym, takim jak Państwo widzicie teraz. Były one wykorzystywane głównie w branży handlowej, nie tylko we Francji, bo również w Polsce, i zachowało się ich bardzo niewiele. Ten jest jedynym egzemplarzem. Te wiśniowe pojazdy, czyli Citroen Traxion Avant, produkowane od lat 30. do połowy lat 50. i Buick 8, będący ulubionym samochodem generalicji amerykańskiej, ale także używanym w latach 30. przez wysokich rangą urzędników II Rzeczpospolitej. Wszystko po to, abyśmy... motoryzacji, pojazd, który według niektórych generałów był jednym ze składowych wygranych przez aliantów II wojny światowej, GP Willys. GP Willys oraz Ford GPW obok czołgu T-34 i samolotu DC-3 Dakota były tymi maszynami, które wygrały dla koalicji antyhitlerowskiej II wojnę światową. A tuż za Jeepem, za Jeepami w barwach II Dywizji Pancernej Armii Stanów Zjednoczonych, samochód ciężarowy GMC CCKW. Dalej jest samochód pancerny Greyhound M8, czyli w taki sposób właśnie uszykowane kolumny przemierzają ulice francuskich miasteczek. Kolejny pojazd to Halftrack. A w amerykańskiej ciężarówce reprezentacja większości jednostek, które desantowały się i lądowały w Normandii. Skrzeczące orły, 101 powietrzno-desantowa, 29 Dywizja Piechoty. Szanowni Państwo, wszystkie te pojazdy, które widzicie w tej chwili, są obsadzone przez załogi adekwatne historycznie do właśnie tych maszyn. Z tego też powodu postanowiliśmy zreorganizować nieco kolumnę tę dzisiejszej parady D-Day Hell, po to, żeby pokazać Państwu, jak wyglądało rzeczywiście wkraczanie wojsk amerykańskich do francuskiego miasteczka. Dalej samochód Dodge WC-51, również obsadzony przez żołnierzy amerykańskich, i kolejne Jeepy. Ruszyły w dalszą drogę. A my z naszej strony także serdecznie pozdrawiamy panie z Karmin Projekt, które można powiedzieć, no już są weterankami Helu, a co roku przysparzają nam nowych, no można powiedzieć, dodać swoimi krakami, ale zwróćmy uwagę na dalsze pojazdy, które poruszają się w naszej paradzie. Kolejny Jeep obsadzony przez żołnierzy w mundurach 3 Dywizji Strzelców Karpackich, a następny Jeep, organizator D-Day Hell, pan Rafał Bier. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo, że możemy się tutaj spotykać. Drodzy Państwo, za Jeepem bardzo ciekawy trójkołowy wehikuł Harley Davidson i kolejne samochody terenowe. Mamy następne Jeepy oraz Ford GTA. Ford GPA, czyli amfibijna wersja Forda Jeepa fordowskiego. A za Fordem GPA amfibią bardzo rzadki, szczególnie w tej części Europy, Jeep Willys w wersji przeznaczonej i uzbrojonej dla korpusu US Marine Corps z walk na Pacyfiku w tych charakterystycznych, łaczatych mundurach. Szanowni Państwo, i kolejne samochody Jeep. Co ciekawe, my dzisiaj Jeepy kojarzymy oczywiście z marką pojazdów, natomiast do roku 1950, kiedy to zakłady Willys Overland za
zarejestrowały nazwę Jeep jako nazwę własną i markę pojazdów. Jeep oznaczało Jeep, czyli General Purpose, czyli pojazd powszechnego zastosowania. Nie była to nazwa własna, a raczej nazwa funkcji tegoż właśnie pojazdu. Kolejne Jeepy, tak jak mówiliśmy, blisko 40 sztuk tych pojazdów w Helu w tym roku, a za Jeepami przemieszczać się będą również samochody Dodge, czyli Big Jeep, w skrócie BIB, bo tak nazywano te maszyny, kiedy trafiły w ręce żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych, a później w ramach umowy pożyczki dzierżawy trafiły także w ręce sił koalicji antyhitlerowskiej na wszystkich frontach II wojny światowej. Ciągnik półgąsienicowy Demag D7, bardzo rzadki pojazd, tak
samo jak kolejny wyjątkowy ponad produkcji Panzer Farm, czyli transporter opancerzony SDKFZ-250 w oryginalnym malowaniu z czasów II wojny światowej. Następny pojazd z kolekcji Muzeum Techniki Militarnej w Częstochowie, Mercedes 3500, ciągnący działo przeciwpancerne, czy raczej działo piechoty 3,4 cm IG-37 z Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Szanowni Państwo, następne maszyny to wyjątkowy pojazd. I nie mówię tutaj o tej burzyżerówce, czy furgonetce Volkswagena, która towarzyszy nam od wielu, wielu dekad jako jeden z tak zwanych kamperów użytkowych. Drodzy Państwo, mamy wyjątkowy samochód Opel Olimpia, wyprodukowany w 1938 roku w zakładach Lipo-Braun Lowenstein w Warszawie, który ma chwilowe problemy techniczne, ale drodzy Państwo, te pojazdy mają ponad 80 lat. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w naszej paradzie. Przypominamy, że dziś jeszcze koncert muzyki lat 40. jak codziennie, a jutro o godzinie 14 finałowa inscenizacja Lądowanie w Normandii na Cyprze Helskim. Wszystkie wydarzenia w ramach D-Day Hell 2023, jak co roku zresztą, są niebiletowane i całkowicie bezpłatne dla Państwa, więc zachęcamy, żebyście byli z nami w tej wielkiej wyprawie do przeszłości.